Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Daromanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wykonaliśmy śledztwo w sprawie Roberta de Sable, czyli mistrza zakonu templariuszy, no a w tym odcinku przystąpimy już do samego zabójstwa. Tak więc wejdźmy do biura i pogadajmy z Malikiem. O ile dobrze pamiętam, to jest Malik, ale chyba tak. Roznosisz woń sukcesu, bracie. Dowiedziałem się wiele o naszym wrogu. A więc podziel się swoją wiedzą. Zobaczmy, co możemy z nią zrobić. Robert i jego templariusze kroczą swobodnie po mieście. Przybyliby pożegnać Majadina, będą na jego pogrzebie, a więc i ja tam będę. Dlaczego templariusze chcą być na jego pogrzebie? Nie znam jeszcze ich prawdziwych zamiarów, ale wkrótce wyciągnę od kogoś zeznania. Sami mieszkańcy są podzieleni. Wielu chce ich głów, inni upierają się, że przybyli tu, by negocjować pokój. Pokój? Mówiłem już. Tak twierdzili też inni, których zabiłem. To by oznaczało, że są naszymi sprzymierzeńcami, a mimo to ich zabijamy. Nie daj się zwieść, nie jesteśmy tacy jak oni. Może i mówią, że mają szczytne cele, ale dążą do nich nie przebierając w środkach, a przynajmniej tak mi mówił Al-Mualim. Więc jaki jest twój plan? Pójdę na pogrzeb i spotkam się z Robertem. Im prędzej, tym lepiej. Niech los sprzyja twemu ostrzu, bracie. Maliku, nim odejdę, jest coś, co chcę ci powiedzieć. Więc mów. Byłem głupcem. Normalnie bym się nie kłócił, ale o co chodzi? O czym ty mówisz? Przez ten cały czas ani razu nie powiedziałem ci, że mi przykro. Byłem zbyt dumny. Przeze mnie straciłeś rękę i Kadara. Masz prawo być wściekły. Nie przyjmuję twoich przeprosin. Rozumiem. Nie. Nie rozumiesz. Nie przyjmuję przeprosin, bo nie jesteś tym samym człowiekiem, który poszedł ze mną do świątyni Salomona. A więc ty nie masz za co przepraszać. Maliku. Być może, gdybym tak ci nie zazdrościł, byłbym ostrożniejszy. Wina spada również na mnie. Nie mów takich rzeczy. Stanowimy jedność. Powinniśmy dzielić się bólem porażki tak samo, jak chwałą zwycięstwa. W ten sposób stajemy się sobie bliżsi, silniejsi. Dziękuję, bracie. Odpocznij, jeśli musisz, Altairze. Musisz być gotów na to, co nadchodzi. Okej, tak więc to było chyba na tyle z tej rozmowy. No i oczywiście przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i za chwilę przystąpimy już do samego zabójstwa, a więc pójdziemy na pogrzeb, w którym weźmie oczywiście udział Robert de Sable. Dobra, tak więc wspinamy się tutaj. Oczywiście znowu nie w tą stronę się zacząłem wspinać, co trzeba. Musimy wejść tutaj na tą mini fontannę. No i mam do przełknięcia całkiem spora, bo z 280 metrów. Tak więc chwilę mi to powinno zająć. Tak więc w tym czasie w sumie nie mam za bardzo o czym opowiedzieć. Może powiem jedynie tyle, że już przeszedłem na 100% wątek główny, czyli zrobiłem wszystkie pełne synchronizacje w misjach. Co jest całkiem fajne, bo dostałem również złotą trofkę, bo gram oczywiście na PS4, jak już mogliście wcześniej słyszeć. No i w każdym razie to jest jedyna taka w sumie wiadomość, jaką dla was mam. Więcej chyba nie mam. Chyba w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że najprawdopodobniej za Assassin's Creed'a pojawi się seria z Rimworld, ponieważ zaproponował to jeden z was w komentarzach. Znowu przepraszam, że nie pamiętam twojego niku, ale już po prostu nie chciał mi się sprawdzać. No w każdym razie dzięki za taką propozycję, myślę, że właśnie z niej skorzystam i te Rimworld nagram, ponieważ to bardzo fajna gra. No i najprawdopodobniej będę nagrywał z Alfa 10, ewentualnie jeżeli wyszła jakaś nowa Alfa, a tego nie wiem, ponieważ dawno tej gry nie śledziłem. Ale jeżeli wyszła jakaś nowsza wersja, oczywiście ją ściągnę i będziemy grać na tej najnowszej, ponieważ tak jest najlepiej. O ile wyjdzie tam taki fajny mod, a więc Superior Crafting, który jest moim zdaniem modem po prostu wymagany, ponieważ bez niego gra jest i za łatwa, i nudna, i w ogóle. Jeżeli chcecie, to możecie zobaczyć, jak wygląda ta gra z modem w wersji Alpha 7 na kanale Trashing Mada, do którego serdecznie zapraszam, ponieważ nagrywa bardzo fajne materiały. Ostatnio właśnie wrócił po przerwie, ponieważ on jechał na jakieś tam zgrupowanie wojska, nie wiem jak to tam się nazywa. W każdym razie tam chyba jakieś spotkanie, rezerwy czy coś w tym stylu. No dobra, w każdym razie jesteśmy już na miejscu, tak więc posłuchajmy, co tu się będzie działo. Oczywiście najpierw musimy tam dojść, ale to chwilę minie, do tego już będę siedział cicho, no i po prostu słuchajcie. Amin! Zebraliśmy się, by opłakiwać stratę naszego ukochanego Majadina.
Zbyt prędko zabrano go z tego świata. Wiem, że czujecie ból z powodu jego odejścia. Ale nie powinniście. Bowiem tak samo, jak rodzimy się z łona, musimy w końcu pewnego dnia odejść z tego świata. To równie naturalne, jak wschód i zachód słońca. Poświęćcie tę chwilę, by zastanowić się nad jego życiem i podziękować za dobro, które uczynił. Wiedzcie, że pewnego dnia spotkacie go znów w raju. Amen. Jak wiecie, człowieka tego zamordowali. Próbowaliśmy wytropić jego mordercę, ale okazało się to trudne. Trzymają się kurczowo cieni i uciekają przed każdym, kto chce z nimi walczyć. Lecz nie dziś, bo wydaje się, że jeden z nich stoi wśród nas, drwi z nas swoją obecnością i musi za to zapłacić. Brać go! Przyprowadźcie go tu, by dokonała się sprawiedliwość Boża! Okej, okay, czyli po prostu oni się dowiedzieli, że ja tu jestem, tak więc no niestety musimy z nimi zawalczyć. Ale myślę, że to nie będzie trudno, chociaż to są templariusze, tak więc... O Boże, tu w ogóle jeszcze chyba są ci dobrzy. No, ale postaram się ich pokonać. Oj Boże, nic nie widać, to nic. Dobijmy go, póki leży. Okej, dobra. Kontra, fajnie, udało nam się skontrować templariusze. Fajnie, że ich teraz możemy kontrować. I sobie spokojnie będę mógł dobić. Dobra. O mój Boże, ale lama. Ze mnie oczywiście. Dobra. Kolejny ginie, tak więc dobijmy go. Okej, okay, kolejny. No, niestety mi nie siadło trochę kontra. Jezus Maryciu, łącznik swojego zastrzelił. Jak fajnie, łącznik... O, dobra, mnie też... Poczekajcie, ja bym go zdjął. O, właśnie, on tu jest. Ja chcę do niego, koniecznie. Dobra, on już chyba zgubił łuk, tak więc... On nie będzie już wielkim zagrożeniem. O mój Boże. Jezus Maria, ale mnie zaraz sklepił. O, fuck, jeden życia. No, teraz muszę się skupić na tym, żeby nie zginąć. O, super, mam gdzieś kolejnego łucznika, który mnie najprawdopodobniej zastrzeli. Dokładnie. Czyli już widzę, będę się niestety tych strażników, łuczników, będę musiał się wyzbyć, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to będę ginął jak cholera. Mam nadzieję, że mnie wrzuci tak od razu w walkę. Dobra, dzieci łucznicy są. To jest dosyć ważne, ponieważ chciałbym się dowiedzieć. Wow, co się stanęło? Wstawaj, Altair. Okej. Okay. No i, no, co jest? Kontra, dziękuję. Muszę się ich pozbyć za chwilę. Czekaj, przełamanie chwytu, okej. Okay. Gdzie oni są? Cholera, jak oni się pią. Szybko biegnij. Gdzie on jest? Aha, tam jest, dobra. Kurde mać. Przynajmniej prędzej zastrzelisz ją, tam do niego dojdę. No, come on, do góry. O, dobra, chyba go rozbroiłem z łuku, tak więc spoko. No, zejdź stąd, Altair, no, idź. I tego drugiego trzeba jeszcze zniszczyć. Jak to mi się uda, powinno być już lepiej, ponieważ ci łucznicy naprawdę przeszkadzają. Okej, okay, dobra, rozbrojony. Spuść się, wejdź w tryb walki, przełam chwyt, okej. Okay. I teraz już się skupię na tym, żeby jak najlepiej walczyć. Będę przy okazji przeniknął też ściany, żeby pokazać, jakie jestem fajny. Kontra, dobra. Teraz się już naprawdę skupię. Okej. Okay. Przełamanie chwytu. Dobra. Prawie kontra. Przełamanie chwytu w ścianę. Dobrze. Kontra. I super, kolejny templariusz zabity. No, dalej. Nie będę ich atakował, ponieważ... kurde, teraz powinien też nacisnąć właśnie X, ale tak trochę mi nie wyszło. Jak słyszycie? Robert ma jakiś dziwny głos, mam nadzieję, że to było słychać, ale za chwilę zobaczycie. O co w tym chodzi, zobaczycie kto to jest. Ponieważ już chyba mogę wam powiedzieć, że to nie jest Robert. No, come on, kontrujemy go. Super. Ponieważ to naprawdę słychać po głosie, że to po prostu Robert nie jest. A wątpię, żeby, no wiadomo, raczej przez hamu takiego dziwnego głosu by nie miał, a ma taki głos dziwny. Tak jak mówię, możecie tego nie słyszeć, jednak ja to bardzo dobrze słyszę, dlatego myślę, że mogę wam to spokojnie powiedzieć. Kontra. Boże, muszę wtedy unik robić. Dobra, kolejny położony. Dobra, kontra. Kolejna. I jeszcze pewnie z jedna kontra i będzie dobrze.
chyba żona mnie będzie kontrować. Tak, wiem, już się wygadałem, że to ona. To nie jest mężczyzna, to jest kobieta. W każdym razie za chwilę to zobaczycie. No, przełamanie chwytu. Dobrze. No, do przodu. Altair, dawaj. Biją. Kontra. Jezus Maria, jaka wytrzymała. Rozumiem, że to jakiś boss czy coś. A żeby aż tyle kontrataków przeżyć. O Boże, jeszcze was więcej matka nie miała. No dobra, zobaczmy z nimi. O, udało mi się, super. Zanim umrzesz, chcę spojrzeć ci w oczy. Czuję, że spodziewałeś się kogoś innego. Co to za czarnoksięstwo? Żadne czarnoksięstwo. Wiedzieliśmy, że się zjawisz. Robert musiał się upewnić, że będzie miał czas się oddalić. Więc ucieka. Nie da się zaprzeczyć, że odnieśliście sukces. Zrujnowaliście nasze plany. Najpierw skarb, potem nasi ludzie. Kontrola nad Ziemią Świętą zaczęła nam się wyślizgiwać. Ale potem zobaczył okazję. Odzyskać to, co skradziono. Obrócić wasze zwycięstwa na naszą korzyść. Al-Mualim wciąż ma wasz skarb, a waszą armię już raz pokonaliśmy. Nieważne, co planuje Robert, nie uda mu się. A, ale teraz nie mierzycie się tylko z Templariuszami. Mów do rzeczy. Robert jedzie do Arsuru z propozycją, by Saraceni i Krzyżowcy połączyli siły przeciwko asasynom. To niemożliwe. Nie mają ku temu powodu. Być może nie mieli, ale teraz im go dałeś. 9 powodów. Ciała, które po sobie pozostawiłeś, ofiary po obu stronach. Uczyniłeś asasynów wspólnym wrogiem naszym i Saracenów. I dzięki tobie dokona się zniszczenie waszego zakonu. Dobra robota. Nie 9, 8. Jak to? Nie jesteś moim celem. Nie zabiję cię. Możesz odejść, ale nie idź za mną. Nie muszę. Już i tak za późno. Zobaczymy. No tak więc, tak jak mówiłem, jest to ona, no i nie był to nasz prawdziwy cel, czyli Robert de Sable, no tylko jakaś podpucha. A właściwie podpuszka? Czy coś w tym stylu? W każdym razie podpucha, która była kobietą. No. No w każdym razie biegniemy dalej. Potem w Assassin's Creed'zie fajnie rozwinie się ten wątek właśnie tej kobiety, zobaczycie, kim ona będzie. Tak mi się wydaje, z tego co ja pamiętam, tak? Bo to chyba była ta osoba, o której myślę, ale nie będę mówił kto to, ponieważ to jest spoiler do następnych części Assassin's Creed'a, nie chciałbym wam w tej grze nic spoilerować z kolejnych części, ponieważ najprawdopodobniej będziemy je na moim kanale przechodzić. Tylko też może od razu o tym wspomnę, dlaczego bym nie zaczął od razu dwójki. To dlatego, że dwójki nie mam na komputerze. Mam na Xboxie 360, a tam nie ma za bardzo jak nagrać, dlatego bym musiał ściągać. A na razie szczerze, nie chce mi się po prostu. Chociaż ściągnąłby się to naprawdę szybko, ale po prostu no nie chce mi się też za bardzo grać na razie w jeszcze jednego asasyna, szczególnie dwójkę, ponieważ no, ona jest już trochę dłuższa, a chcę najpierw przejść na 100% i zdobyć platynę w Assassin's Creed Syndicate i myślę, że jak to zrobię i jak już zakończę właśnie tą serię, czyli już najprawdopodobniej w kolejnym albo za dwa odcinki już będzie właśnie koniec. No i wtedy właśnie jak już skończę też Assassin's Creed Syndicate, to najprawdopodobniej właśnie zabiorę się za to, żeby przejść na kanale oczywiście Assassin's Creed 2. A następnie oczywiście Brotherhood, Revelation 3, 4 i Unity i Syndicate, najprawdopodobniej. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie, okej. Okay. Tak więc chowamy się tutaj jeszcze tylko na szybko, oni mnie za chwilę zgubią, wejdziemy za chwilę do biura, no i skończymy nasze zabójstwo, po czym udamy się do Masyafu, do Al-Mualima. Dobra, okej, okay, jesteśmy tutaj, przeskoczmy tam. No, złap się, dobra, mam nadzieję, że mnie zaraz nie wykryją. Kurde mać, no nie, będę musiał z nimi walczyć pewnie za chwilę. Nie chce mi się już tam iść znowu do tego stogu siana. Oczywiście tu jest zamknięte. Super, super, naprawdę super partia. Tutaj gdzieś jest chyba... O, siema. Dobra. Zabijmy go może po prostu, będzie tak najlepiej. Przełamanie chwytu i on sobie powinien spaść. Tak jest, o Jezu, trochę was tu jest. Dobra, ale będziecie ginąć, wy jesteście słabi. Dobra, jeszcze gdzieś tu jeden powinien być chyba. Nie no, wszyscy leżą. Jeszcze ktoś mnie widzi. Łucznik, gdzie? Siedź. Do góry. Gdzieś już jest jeszcze jeden łucznik. Tylko nie wiem za bardzo gdzie. Nie mogę go zauważyć stamtąd, bo mnie zrzucił. Gdzie ten łucznik? Nie widzę go. Tam też go nie ma. On mnie widzi. Ja go nie widzę. Muszę patrzeć, skąd będzie lecieć strzała. Wiele, tu mnie widzi. No i strzały nie lecą. Ham.
Tu mnie już nie widzi, znaczy, że jestem już poza jego zasięgiem, na pewno. Tylko muszę jakoś go teraz zgubić. Dobra, tam może przejść do tamtego ogródka. Tam mnie nie powinien zauważyć. Okej, dobra, tak więc wspinamy się tutaj na górę. A następnie wejdziemy do tego ogrodu, schowamy się i już teraz, mam nadzieję, dojdziemy bezpiecznie tutaj do naszego biura. A następnie, tak jak już mówiłem, przejdziemy do Masyafu, ponieważ to jest, będzie najprawdopodobniej nasz teraz cel. Z tego co pamiętam, jeszcze będziemy musieli odbyć rozmowę z Al-Mualimem. Ewentualnie zacznie się już dosyć długa sekwencja, w której najprawdopodobniej połowie, nawet może trochę wcześniej niż w połowie, tak w jednej trzeciej będę zmuszony przerwać, ponieważ będzie koniec odcinka. Ale o tym się jeszcze za chwilę przekonam, ponieważ do końca nie pamiętam, jak to tutaj wyglądało. Tak więc pogadajmy znowu z Malikiem. To była pułapka. Podobno pogrzeb zmienił się w chaos. Co się stało? Roberta de Sable tu nie było. Wysłał kogoś innego. Spodziewał się mnie. Musisz udać się do Al-Mualima. Nie ma czasu. Powiedziała mi, dokąd pojechał. Co planuje? Jeśli wrócę do Masyaf, może mu się udać. A wtedy obawiam się, że zostaniemy zniszczeni. Zabiliśmy większość jego ludzi. Nie da rady zorganizować prawdziwego ataku. Zaraz. Powiedziała? Tak, to była kobieta. Wiem, dziwne, ale nie pora teraz na to. Teraz musimy skupić się na Robercie. Może i przerzedziliśmy jego szeregi, ale to sprytny człowiek. Zmierza do Ryszarda i Salahadina, by przedłożyć im prośbę, aby zjednoczyć ich w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Przeciwko nam. Z pewnością się mylisz. To bez sensu. Ci dwaj nigdy... Ależ owszem. I to tylko nasza wina. Ludzie, których zabiłem, z obu stron konfliktu, ważni dla obu przywódców. Plan Roberta może jest ambitny, ale ma sens. Może mu się udać. Posłuchaj, bracie. Sprawy przybrały nowy obrót. Musisz wrócić do Masyafu. Nie możemy nic zrobić bez pozwolenia mistrza. Możemy narazić całe bractwo. Myślałem, że nauczyłeś się już tego. Przestań chować się za słowami, Maliku. Machasz kodeksem i jego przykazaniami jak jakąś tarczą. On coś przed nami ukrywa. Coś ważnego. To ty mi mówiłeś, że nie możemy wiedzieć nic na pewno, tylko podejrzewać. No więc podejrzewam, że ta sprawa z Templariuszami to coś więcej. Kiedy skończę z Robertem, pojadę do Masyafu po odpowiedzi. A może ty możesz tam się udać? Nie mogę opuścić miasta. A więc wyrusz między ludzi. Znajdź osoby, które służyły moim ofiarom. Dowiedz się wszystkiego. Masz się za uważnego. Być może zobaczysz coś, co mi umknęło. Nie wiem. Muszę to przemyśleć. A więc rób, co musisz, przyjacielu. Ale już czas, żebym jechał do Arsów. Bądź ostrożny. Będę. Obiecuję. Okej, tak więc to było chyba na tyle. Tak jest. Tak więc mamy, Robert w ogóle nie był na pogrzebie. Jedź do Arsufu i znajdź Roberta. No właśnie, no i teraz zacznie się dosyć długa sekwencja, do której teraz mnie chyba nie wrzuci z automatu. No najwidoczniej mnie nie wrzuci z automatu. Tylko którędy tam dojechać najszybciej? Będzie mi... Chyba tu będzie najszybsze wyjście do królestwa. Tak więc z niego skorzystam, ponieważ już mogę wam powiedzieć, co się będzie rozgrywać właśnie w tym Asfur i to gdzieś tam w królestwie chyba jest. To jest chyba dokładnie lokacja królestwa, ewentualnie to jest jeszcze jakaś inna, odrębna lokacja, w której jeszcze nie byliśmy i chyba do tej pory nie mieliśmy jej zaznaczonej na mapie. Oczywiście nie jestem tego pewien, ale chyba tak to było. Z tego co pamiętam. Tak więc w każdym razie musimy się dostać tam, gdzie sobie to zaznaczyłem na mapie i oczywiście musiałem pójść w złą stronę. I w sumie widzę, że mi tak gra sama z siebie podpowiada, żeby iść do tamtego właśnie, jak to się nazywa, do punktu szybkiej podróży. Ponieważ tam najprawdopodobniej będzie najszybciej, dlatego też ja tak się posłucham gry, no i pójdę do tamtego. Tylko sobie odznaczę ten mój punkt, który sobie zrobiłem, okej, okay. No i zrobiłem kolejny, super. Dobra, mało ważne. W każdym razie biegniemy, tak jak mówiłem, do naszego celu. No kurde, chciałem to jednak usunąć. Mogę jakoś usunąć ten znacznik? Okej, dobra. Teraz już na pewno znacznika nie ma, tak więc będziemy mogli przebiec, wow, trochę daleko, ale to nic. Pójdziemy w miarę tam, mam nadzieję, szybko. Tutaj gdzieś pewnie będzie brama. Gdzie jest dokładnie brama? Tak, tutaj gdzieś już za rogiem. Powinna być. Brama? Czy nie brama? Nie brama? What? Tu powinna być brama. O, jest brama, okej. Tak więc przeskoczymy tędy górą, ponieważ... O mój Boże. Będę mógł tędy wyjść? Chyba nie. Może i tak. Tylko podejrzewam, że oni mnie zaatakują. Tak. Dobra, tak więc zabijmy ich jeszcze na szybciutko. Kontra. To pójdzie bardzo szybko, ponieważ oni są tak naprawdę na jedną kontrę. No, trochę ich tu się zeszło, tak więc może jednak nie będzie aż tak szybko, jak bym chciał. Ale będziemy ich sobie kontrować. Kontra.
Wiecie co, właśnie mi przyszedł ciekawy pomysł na tytuł odcinka i jeszcze się zastanowię, czy go dam. Ale to zobaczymy, bo nie wiem, bo tak trochę wpadłem na dosyć dziwny pomysł, jaki dać tytuł odcinka. I o ile nie zapomnę tego tytułu i będę chciał go dodać, to już go widzieliście przy włączaniu tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten tytuł, nie będę wam go teraz może mówił, bo nie jestem pewien, czy po prostu go wrzuciłem. A tak będziecie mieli jakąś tam może niespodziankę. No już tak jak mówię, tak już byście ten tytuł zobaczyli, ale to mało ważne. No, wejdź na tego konia. Jak się wchodziło na konia? Aha, dobra, tak się wchodziło na konia, dobrze. Tak więc szybko jedziemy do tego całego królestwa. I wiecie co, najprawdopodobniej przed samym wjazdem do tej lokacji sobie zakończymy odcineczek, ponieważ mamy już praktycznie 21 minutę. Tak więc odcinek akurat w tym przedziale 20-25 minut będzie. Wiem, że poprzedni też chyba był krótszy z tego co pamiętam, albo to jeszcze poprzedni. Chyba jeszcze poprzedni 26, a teraz 27 był już trochę dłuższy. No w każdym razie myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Tutaj już mam, tak jak mówiłem, szybką podróż, tak więc z niej już teraz nie skorzystam. No i w kolejnym odcinku będziemy oczywiście już najprawdopodobniej kończyć grę i to będzie pierwsza część zakończenia, a druga część to już będzie finalny boss, no i ogólnie rozwiązanie historii. Ale do tego czasu oczywiście komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć!